Siemanko ludziska, sorry, że mnie długo nie było, ale no wiecie, jestem trochę zajęty. Idę teraz na Trafalgar Square, ponieważ jest tam japoński festiwal całodniowy, więc może być ciekawie, zobaczymy. No z tego co widzę, w tej okolicy strasznie dużo Azjatów mieszka, bardzo dużo, bo co chwilę jakiś mijam, naprawdę. Nie wiem, czy to Japończycy, czy jakiś tam innej narodowości, ale na pewno są to Azjaci. Pokażę wam trochę tej londyńskiej okolicy. Pokażę wam trochę tych londyńskich okolic, może jakieś Azjatki wyłapiecie przy okazji, kto wie. I już widać japoński festiwal. Nawet taka przyjemna okolica. Wiadomo, że nie zabraknie jakichś japońskich stoisk. Tam jakieś przedstawienie się odbywa. Pewnie będzie po prostu na tej scenie jakieś tam... Na pewno na tej scenie będą jakieś tam występy różne i jakieś pewnie koncerty. No i tak, to tylko te kilka trochę tam stoisk. Tam też dalej są z jedzeniem, zaraz wam pokażę. Pewnie jakieś tradycyjne japońskie jedzenie tam będzie. Tam nie wiadomo jak wiele, tutaj raczej się dziać nie będzie, ale fajnie jest przyjść. No jest i jedzą to. Nie zabraknie sushi tutaj. Widzicie? Taki ze mnie gość. Nawet dałem wam popatrzeć na japonki, tak widzicie. Jednak jest ze mnie gość. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisuje. Woven by the Millennium Forest as a gift from the gods.
Kupiłem sobie takie coś, oczywiście zamówiłem po japońsku. Kuchnia jest za kulisami. Jedzonko zjedzone. I niestety kupiłem. No, niestety ledwo co kupiłem jedzenie i już zaczął padać deszcz, więc musiałem się schować pod przystankiem autobusowym. No ale już jak widać przestało padać. Jedzonko było całkiem dobre. Szkoda, że zimne. Mimo że było smażone i sos był podgrzewany w mikrofalówce, to i tak od razu to było już zimne, więc szkoda, bo jako ciepłe na pewno byłoby dużo smaczniejsze. Tam uczą się malować kanji. O, z tej strony też jest jedzonko. O, i banany w czekoladzie. Coraz więcej ludzi przychodzi i robią się straszne kolejki do tych straganów. Później na pewno będzie tutaj mnóstwo ludzi i pewnie na koniec będzie jakiś fajny koncert, ale niestety nie mam na to czasu, żeby tutaj siedzieć cały dzień i nie ma tu w ogóle Polaków, nie ma z kim pogadać, więc się zwijam. Ale widzicie, żeby zobaczyć trochę Japonek, nie trzeba koniecznie jechać do Japonii. Możecie przyjechać do Anglii, do Londynu i tutaj będziecie mieli ich też pełno, bo coś komuś spadło. No tak, trzymajcie się i do zobaczenia. Jakaś chińska dzielnica, a może po prostu dzielnica czerwonych latarni. Nie no, raczej to pierwsze, co? Ta chińska dzielnica znajduje się zaraz przy tamtym skwerze, więc jeżeli byście chcieli, przyjechali kiedyś tutaj podczas takiego japońskiego eventu, możecie pójść na japoński event i przy okazji zahaczyć na tą chińską dzielnicę. Dwie pieczenie na jednym ogniu. No i Chinki też nie są złe. Dobra, teraz to już na poważnie, wracam do domu. Trzymajcie się, pa.